Dzisiaj we WUKach 8 stycznia po raz kolejny po krótkiej dwuletniej przerwie związanej z pandemią koronawirusa wracamy do wspólnego parafialnego kolędowania. Jest to tradycyjne spotkanie, które już ma około 30 lat. Wcześniej spotykaliśmy się jeszcze na starej sali wiejskiej. Wtedy było troszeczkę więcej osób, więcej parafian uczestniczyło. Teraz to troszeczkę się zmieniło. Tutaj jest, można powiedzieć, bardziej taka mieszkanka od najmłodszego do najstarszego. Każdy chce się spotkać, każdy chce wrócić. To jest impreza, która przede wszystkim jednoczy wielu parafian. Wspólnie możemy przeżyć jeszcze święta. Wspólne kolędowanie zawsze to było tym miejscem, gdzie ta rodzinna, ciepła atmosfera była wyczuwalna i również teraz wracamy po tej przerwie. Dzisiaj gościmy również zespół górali czadeckich Pojana z Piławy Dolnej, który obchodzi 65. rocznicę powstania. Również w tym roku jest ambasadorem powiatu dzierżoniowskiego. Ja również się cieszę, że jako radny powiatowy głosowałem za tą inicjatywą, bo myślę, że to rzeczywiście jest zespół, który łączy te pokolenia, o którym mówiłem wcześniej. Jest to zespół, który ma swoją tradycję, ma swoją kulturę, kultywuje to, pokazuje, utrwala i co najważniejsze, dalej zaszczepia w młodych pokoleniach to, co ich dziadkowie, babcie przywieźli tutaj po wielu, wielu latach spędzonych na Bukowinie w Rumunii, tutaj do Polski, na Dolny Śląsk, do gminy Dzierżoniów. I tak powinno być, tak jest i mam nadzieję, że tak będzie, że będą się spotykać i śpiewać, jeśli chodzi o kolędę, pastorałkę. I niech to łączy wszystkich tych, którzy chcą to, że tak powiem, czynić, kiedy to jest możliwe. Przez młodzież to też widać i przez starszych to też widać. I się cieszę, że oni są. Będę grał, jak potrafię. A śpiewać, o ile mogę. Bardzo się cieszę, że przede wszystkim dzisiaj wracamy do tego. To jest forma jakby takiej wspaniałej integracji i myślę, że to jest potrzebne, bo też wiele przedsięwzięć próbowaliśmy organizować. Nie było tak dużej frekwencji, a widzę, że już teraz jeszcze trochę czasu dostało do rozpoczęcia, ale rzeczywiście jest zainteresowanie i mam nadzieję, że będzie, bo przede wszystkim cieszy mnie to, że całe rodziny przychodzą, że są to osoby, które właśnie pokazują najmłodszym, że trzeba, dzieci się bawią, dzieci się radują, mamy dla nich nawet wyjątkowo przygotowane takie specjalne maty, są oblegane, więc to jest jakby taki dodatkowy wątek, który pokazuje, że to jest święto rodzinne, wyjątkowe kolędowanie, no, które łączy pokolenia i cieszę się, że dzisiaj naprawdę ta frekwencja jest dobra i możemy powrócić po tej pandemicznej przerwie do tego, co jest dobre. Dzisiaj parafia Kiełczyniczy, 5 miejscowości, tutaj są Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica i Jędrzejowice. Najczęściej główną jakby frekwencję no to stanowią też mieszkańcy Włók, ale też nie zapominajmy, że są również osoby z na przykład Dzierżoniowa przyjeżdżają, czy z innych miejscowości, bo tutaj nie zamykamy się. To jest rzeczywiście parafialne, bo taka jest tradycja, ale też chętnie gościmy osoby z innych miejscowości. Proszę zwrócić uwagę, czasy się zmieniają, pewna modyfikacja tych spotkań jest. To, co jeszcze kilka lat temu, można powiedzieć, było takim priorytetowym działaniem, teraz się zmieniło. I myślę, że tutaj, po tej pandemii też to jesteśmy troszeczkę na zasadzie takiego wybadania, wyczucia, w jakim kierunku iść. Ja uważam, że było kilka fajnych imprez we WUK-ach, które jeszcze mogły być kontynuowane, ale z różnych powodów no troszeczkę musieliśmy to zmodyfikować i cały czas jakby dostosowujemy się, ale punktem wyjścia, początkiem dobrym na każdy rok jego rozpoczęcia to jest właśnie wspólne kolędowanie we WUK-ach. Yeah.
Przede wszystkim chciałbym mieszkańcom Włók, parafii Kiełczyn złożyć jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Przede wszystkim zdrowych i spokojny, żeby to był ten rok, bo to jest najważniejsze. Jeśli jest zdrowie, jest spokój, to później wszystko jest i dlatego takie właśnie życzenia kieruję do wszystkich parafian, mieszkańców Włók, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego, bardziej spokojny, w miłości, w przyjaźni, w szacunku i przede wszystkim w zdrowiu upłynął.